Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale na mapce Felsbrunn. Słuchajcie, od razu tutaj na samym początku chcę wam wyjaśnić, że przez cały tydzień nie było live'ów, ponieważ nie miałem czasu, nie mogłem też nawet nagrywać farminga za bardzo, ponieważ tutaj na przygotowanie odcinka potrzebowałem też trochę czasu. I tak to właśnie wyszło, dlatego teraz myślę, że powrótku wrócimy już do jakiejś tam regularności na kanale, czyli 3 odcinki z farminga w tygodniu. Dodatkowo każdego dnia będzie się pojawiał odcinek z Cyberpunka, tak jak do tej pory to było. Też Cyberpunka jest mi troszeczkę łatwiej nagrywać, sami rozumiecie, że gra fabularna jest troszeczkę na innej zasadzie. I tak to właśnie wygląda. Myślę, że uda się zorganizować również 3 live'y, z czego jeden live'ik to będzie oczywiście farma z widzami. Jeden live'ik postaram się, żeby to była właśnie farma na sandomierskich polach. No i jeden live'ik, być może będzie to właśnie Euro Truck Simulator albo jakaś inna gierka. Zobaczymy, jak to właśnie wyjdzie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się, moi drodzy, sianiem kukurydzy. Tak jest, będziemy siać kukurydzę, ale zanim to nastąpi, to słuchajcie, ja tutaj muszę w sumie zrobić taki myk, a dokładnie sprzedać ten siewnik, który tutaj mam. Bo jak pamiętacie z ostatniego odcinka, to kupiliśmy sobie drugi siewnik i jest to ten siewnik tutaj właśnie marki Amazon. Potrzebny mi on był z tego względu, że jest większy od tamtego, jak sobie zobaczymy. Ten nie pamiętam, aha, 15 metrów, jakoś tak. Już sobie obczajmy, żebym tutaj jakieś gafy nie strzelił, wiecie? O, tutaj mamy, tak, 15 metrów kontra 8 metrów, czyli no praktycznie prawie dwukrotna wydajność tego nowego siewnika. To mnie ogromnie cieszy, ponieważ chcę swoje trochę prace na polach, że tak powiem, przyspieszyć, więc teraz skoczymy sobie na sklep, moi drodzy, sprzedamy ten siewnik, kupimy, znaczy no to jest w sumie siewnik, tak, to jest siewnik, tak, i kupimy sobie jakąś sadzarkę. Pieniędzy na koncie mam, nie brakuje, nie narzekam, dlatego tutaj myślę, że w niedługim czasie po prostu, tak jak pytałem w poprzednim odcinku, wymienimy sobie kombajn. Padła tam propozycja od Cybera, żeby Idala sobie kupić. Myślimy nad Idalem, zobaczymy, ewentualnie może coś z modyfikacji się ciekawego znajdzie. Na pewno tutaj Tribina już tutaj nie będziemy wrzucali, bo bez sensu trochę. Siewnik za nim sprzedam. On co prawda nie ma jakoś dużo przepracowane u mnie na gospo. O, wyładujemy sobie ziarno i wyładujemy sobie nawóz. Bo szkoda to niszczyć, nie? Znaczy zostawiać w sklepie tak za friko po prostu. Myślę, że o wiele lepiej będzie tak, jak to teraz zatwiłem. Dobra. Ile to ma godzin? 7 godzin nas ma przepracowane. Ale trzeba zmieniać te maszyny oczywiście. Nie było u mnie na kanale odcinka z prezentacji maszyn marki Grime. No i wiem, że tak naprawdę powinienem był to nagrać, ale tak jak mówię, gdybym miał czas, to bym to zrobił. Po prostu miałem do załatwienia bardzo ważne sprawy z działu rzeczy prywatnych dosyć mocno, więc no tutaj nie byłem w stanie w żaden sposób tego załatwić. Sadzarki oczywiście, tutaj sobie przechodzimy do sadzareczek. Z sadzarek najbardziej interesujący jest tutaj na przykład Great Plains albo Wadenstedt. I teraz tak, my mieliśmy 12-metrowy, nie, my mieliśmy ten i on był 9-metrowy, a może być 12-metrowy z... Tego co pamiętam, chyba z dodatkowym zbiornikiem on powinien być? Tak mi się wydaje. Dobra, mniejsza o to. Na pewno tutaj tego Grain Plainsa byśmy chcieli pyknąć chyba, tak mi się wydaje. Bo minus jest jego też taki, że on akurat nie ma skubaniec możliwości dodatkowego nawożenia. Ale to i tak nie przeszkadza, ponieważ i tak będziemy musieli zrobić dodatkowe nawożenie po prostu później. Więc myślę, że sobie po prostu kupimy ten tutaj. Przyczepa. Aha, no tak. I to jest w sumie bez różnicy, bo mamy pędzika. Przyczepę zrobimy. Dobra, nie wypożycz, nie. Zrobimy go na 18 km, żeby sobie praca była tutaj możliwa. 280 kunia to jest to, co ten siewnik od nas, od naszego ciągnika tak naprawdę oczekuje. Nawóz tutaj co prawda mam. I teraz tak sprawa wygląda następująco. Ja sobie mogę to pyknąć tutaj. Okej, wszystko cacy. Tylko, moi drodzy, czy ja ten siewnik nie kupiłem, tą sadzarkę w sumie, czy ja nie kupiłem jej trochę za dłużej? Halo, panie paleto, proszę się odsunąć.
Bo my tutaj nie możemy wymanewrować. O, dziękuję bardzo. Dobra, teraz będziemy mogli napełnić gamonia. Napełniamy. Tak, będziemy siali kukurydzę w sumie, więc od razu fajnie, że nam się tutaj kukurydza zapełnia. Pewnie da radę tutaj wrąbać dużo więcej. Z tego co mi się wydaje, to chyba 3 palety to będzie około 50%. Ale nie będziemy kupowali więcej, bo mamy tam na gospodarstwie pewnie gdzieś jeszcze nasionka. Dobra, no to lecimy. Oczywiście tutaj ten siewniczek, on będzie popierdzielał z case, nie z case'em, tylko z pędziorem nowym naszym, dopakowanym na fullu. Mam jeszcze tą modyfikację na chip tuning, ale tutaj mi nie jest potrzebna w sumie. Gdzieś tam na jakieś te małe maszyny. Ogólnie powiem wam tak, jak się gra tak w farminga na tych sezonach, jak przychodzi ta wiosna, to ona aż tak... Naprawdę, no w sumie teraz mamy już wczesne lato, ale jak przychodzi wiosna, to naprawdę aż miło popatrzeć na tą wiosnę w tej grze. W momencie, gdy mamy tutaj właśnie to wiosnę i te sezony takie, nie? Że po prostu ta jesień, zima jest taka faktycznie ponura, a wiosna, lato jest o wiele ładnie wygląda. Teraz tak, musimy się podpiąć tutaj. O, pędziu! Mógłbyś się przesunąć? Dobra, bo już tam Kejsik cię trochę szturchnął w pupkę. Dobrze, teraz wsteczny. Lecimy się podpiąć do Grain Plańca i... Hej, Burek, gdzie jesteś, Buruś? Siemaneczko, co tam, mordeczko, u ciebie słychać? Masz piesku karmę, jedz sobie. Dobra, ja sobie polecę chyba na początek Grain Plańcem. Tamtą sadzarkę też sobie możemy sprzedać, nie? Bo coś mi się wydaje, że tym tutaj pójdzie to dosyć szybko. To może napełnijmy go sobie. Widzę, że tutaj nawozu to mam całkiem sporo, bo tutaj mam parę palet. Pewnie dlatego, że wcześniej gdzieś tam wapno sobie musieliśmy pewnie rozsiewać. A nawozu za bardzo na razie nie rozsiewałem, coś mi się wydaje. Ziarna. Sypaj, sypaj pan ziarna. Zobaczymy, no jak ten ma 18 metrów, to może 18 metrów, 18 km na godzinkę praca, więc może tym akurat będzie o wiele wygodniej. Oczywiście, moi drodzy, muszę tutaj jeszcze nakarmić swoje zwierzoczki, bo one tego właśnie wymagają, tego, żeby je nakarmić. Ale bydle, no naprawdę, potwór. Cholerka. Ja tutaj muszę sobie jakoś zorganizować też miejsca na te moje duże maszyny powolutku, bo... No serio, tak, nie wiem czy ten Grain Plains się tutaj gdzieś zmieści. Tutaj nam się troszeczkę robi więcej tego miejsca, ale na przykład widzicie, tutaj mam kultywator. O, i ten kultywator, który mam tutaj, też mieliśmy już powolutku zacząć sprzedawać. Więc zobaczymy jak to wyjdzie. No ten to jest ten mały, ten 9-metrowy. No co prawda nawet tutaj za dużo towarów sobie nie ma. No a ten jest no dwukrotnie bardziej wydajny, więc raczej tutaj będę celował w to, żeby ten śpiewnik sobie pracował u mnie na gospodarstwie. I my lecimy teraz. Standardowo rundka honorowa. Minimum raz dookoła, później jakiś pracownik, ewentualnie cosplay, chociaż nie wydaje mi się, żeby cosplay był tutaj jakoś mega potrzebny. Dlatego na razie sobie chyba skoczymy po prostu raz dookoła. 18 metrów to jest po prostu, no myślę, że pół godzinki, 40 minutek, coś koło tego. I to powinno być tutaj już załatwione. No i te zwierzątka jeszcze chciałbym dzisiaj nakarmić, to na pewno, bo z tym karmieniem tych zwierząt to też jest taki właśnie troszeczkę problem. Powoli dla mnie, w momencie, gdy nie mam czasami czasu. I tak to właśnie wygląda. Ogólnie chciałem zapytać też, piszcie w komentarzach, co tam u was słychać, jak tam u was zdróweczko i tak dalej, no bo tak jak mówię, w momencie, gdy publikuję ten odcinek, pewnie już jesteśmy po jakimś live'ie weekendowym, bo odcinek pewnie zostanie opublikowany gdzieś tam w niedzielę. No ale możecie napisać w komentarzach ci, którzy nie byli, co tam u was słychać, co tam dobrego oczywiście, bo mam nadzieję, że same dobre rzeczy macie tutaj do napisania w komentarzach, także piszcie, piszcie, jeszcze raz piszcie. O, tutaj będzie niedługo owiec do ogarnięcia. Ja mam nadzieję, że tam jaką stoimy z nawożeniem. Wartość pH. Azot źle. Nie, no to mamy problem, bo ja już tu azotu chyba teraz nie pierdzielę. No to będziemy mieli słabo.
O kurde, Felek. Przegapiłem nawożenie. No dobra. PH. Tutaj to jest ten nasz kawałek testowy. Zobaczymy, ile tutaj wyjdzie. Ja będę chciał zrobić coś takiego, że pierdzielę sobie raz tutaj właśnie kombajnem. Zobaczę, jak tutaj wyjdzie. I wtedy będziemy wiedzieli mniej więcej, czy opłaci się walić tego wapna na przykład od cholery na to niebieskie, ale wtedy wyświetla mi się, że źle, więc podejrzewam, że tak średnio. No i tutaj jeśli chodzi o azot, to nie wiem, czy też nie musimy, chyba nie, nie musimy, ja tam chyba już wywoziłem, tak mi się wydaje. To też chyba zależy w sumie od tego, co tam sobie siejemy. No i tu mamy po tym oborniku, nie? Ten obornik, o którym mówiłem, że narąbane jest na fulla. I zobaczymy, jak to właśnie też się sprawdzi. No a tu faktycznie, kuźwa, na dziesiątce, kurde, Felek, nie rozsiałem nic. Może się jeszcze uda? Chociaż wątpię, no zobaczymy. Będziemy próbowali. Zobaczymy, jak to tutaj nam się poradzi, jak nam się to uda załatwić. Mi się wydaje, że w tej fazie wzrostu już po prostu za cholerę nic nie jesteśmy w stanie zrobić. No przegapiłem i tyle. Myślę, że właśnie ten trochę brak czasu i chęć nagrania odcinka w sumie już mnie trochę zgubiło i tak to właśnie wygląda, że czasami niektórych rzeczy nie uda się dopilnować. Wiem, że pewnie troszeczkę za blisko jadę prawej strony i ten siewnik nie obsiewa całości tak jak powinien. Ale trudno, no niech będzie. Lepiej się trzymać trochę prawej strony niż później poprawiać, bo wtedy trzeba marnować tak cały siewnik, nie? No i zaczyna deszcz padać. Coś mi się wydaje, że po aktualizacji pod maszyny Grime coś tam zmienili w niektórych rzeczach, tak? Coś odniosłem takie wrażenie. Pod względem graficznym. Nie wiem czemu, ale tak mi się wydaje, jakby ta gra wyglądała trochę lepiej. Ale nie wiem w sumie. Jest też informacja o nowej grze związanej dosyć mocno z farmingiem. Słuchajcie, tytułu nie pamiętam. Gra będzie dawała możliwość właśnie hodowania zwierząt, budowania domów i będzie opcja po prostu grania w koopie w 4 osoby. Ja tutaj od razu będę pewnie chciał sprawdzić sobie tą gierkę, więc na pewno gdzieś tam w marcu ma być premiera, na początku marca. Nie pamiętam za cholerę tytułu, pewnie gdzieś tam mi się przypomnie kiedyś, to wam powiem. Nie mówię wam tytułu na przykład dlatego, że nie chcę, żebyście grali bez mnie, o nie, nic z tych rzeczy. Po prostu wyleciało mi z głowy. To był taki hot news gdzieś tam, usłyszałem właśnie. Gierka prezentuje się całkiem spoko, ma być też rozwijana. Prawdopodobnie będzie dostęp właśnie też do modyfikacji. Więc może to być jeden z takich troszeczkę silniejszych konkurentów pod względem samej rozgrywki. Bo tutaj właśnie będziemy mieli możliwość samemu budowania domów też, ścian stawiania i tak dalej, więc na przykład taką halę będzie można sobie, podejrzewam, z tego co tam widziałem na takim krótkim zwiastunie, samemu sobie z jakimiś tam ziomeczkami pograć i postawić jakieś tam hale czy cokolwiek takiego, więc może to być naprawdę ciekawa konkurencja. Ogólnie sądzę, że farmingowi przydałaby się dosyć mocna konkurencja na rynku, bo jak sami wiecie, jest konkurencja, to po prostu firmy zaczynają się troszeczkę prześcigać w tej jakości produktu, no i starają się nam po prostu zaoferować coś lepszego niż to, co do tej pory dostawaliśmy. Chociaż nie twierdzę, że farming jest zły, ja twierdzę tylko, że farming jest zawsze niekompletny, przynajmniej ten farming, który dostajemy, on jest po prostu niekompletny dla nas i tak to wygląda. Liczę głęboko na to, że skoro ta premiera nowego farminga jest mocno przesunięta, to po prostu powinniśmy dostać taki już naprawdę dokokszony ten produkt, a nie jakiś tam, wiecie, badziew, że tak powiem, który po prostu zostanie uratowany przez szereg modyfikacji i w ciągu 2 lat dostanie tyle dodatkowych DLC-ków. Ja zauważyłem, że oni troszeczkę za bardzo zaczęli wykorzystywać tą dodatkową zawartość w postaci DLC i poczuli na tym pieniądz, tak to wygląda, bo no, nie spodziewałem się, że wyjdzie jeszcze jeden płatny dodatek do farminga. Spodziewałbym się na przykład informacji odnośnie nowego farminga, ale nie czegoś takiego. Ewentualnie na przykład właśnie z informacją nowego farminga wydanie darmowego dodatku z maszynami. Okej, okay, ale no tutaj mnie mocno zaskoczyli. Tego ja naprawdę byłem mega zdziwiony, że są jeszcze jeden płatny dodatek do farminga 19? No sorry. Panowie, no gra już ma ponad 2 lata.
i 3 miesiączki. Wygląda dobrze jak na farmingi, porównując poprzednie wersje, ale no tutaj chcielibyśmy już powolutku czegoś więcej, przynajmniej ja osobiście chciałbym czegoś więcej. I tak jak jeden z widzów zauważa, że fabryki są akurat spoko, ale fabryki niestety dają zbyt duże korzyści majątkowe. Tak jest, na fabrykach zarabia się zdecydowanie za dużo, fabryki są zdecydowanie zbyt tanie i tak to właśnie wygląda. Ale trzeba szukać jakiegoś tego urozmaicenia, no i poszukaliśmy urozmaicenia w postaci Precision Farming, jak widzicie trochę mi słabo to poszło. Dobra, tam myślę, że bez problemu jeden siewik sobie ogarnie to, nie? Więc ja sobie zrobię taki myk, że skoczę sobie do kejsika, opierdzielimy jeszcze jeden siewnior, czyli ten tutaj, sadzarkę tą, którą mamy małą, też sprzedamy. Ona ma jeszcze, podejrzewam, mniej godzin niż tamten siewnik, bo tamten siewnik miałem troszeczkę dłużej, mi się wydaje, a też coś tak pamiętam, że chyba częściej po prostu sialiśmy jakieś zboża niż kukurydze, czy tam buraki, soje i tak dalej. Więc ten tutaj będzie miał pewnie o wiele mniej godzin stukane, no ale zobaczymy. Chociaż jak soje i rzepaki, to tutaj tym też można. Więc w sumie to tam też pewnie czasami pomagał, nie pamiętam. Ale za dużo godzin nie ma nastukane. Ja obstawiam, że ma tutaj jakieś 4,5 godzinki nastukane, więcej nie ma. Ale tak jak mówiłem, no maszyny trzeba sobie zmieniać. Pieniędzy na koncie jest, więc nie ma co się spinać. Mieliśmy na początku odcinka coś koło 820-30 tysięcy. No i to jest pozostaje mniej więcej bez zmian, na tym samym poziomie. Na razie Felsbrunik sobie będziemy tutaj ogrywali, bez żadnego problemu, z żadnego zastępstwa tutaj. Nie planuję, myślę, że jeszcze na kilka miesięcy ta farma nam tutaj wystarczy, co najmniej na 2, może 3. Będę głęboko wyczekiwał informacji odnośnie nowego farminga. Ile? 5,5 godzinki, no to niedużo się pomyliłem, o godzinkę, no. To sprzedajemy. Dobra, sprzedane. Żadnej maszyny na chwilę obecną nie muszę kupować. Więc spoczko. Na pewno będziemy sobie chcieli gdzieś na którymś gospodarstwie przetestować nowe maszyny marki Grime. Myślę, że docelowo to się pojawi po prostu na sandomierskich okolicach. Tam będziemy sobie tam testowali te maszynki i sprawdzali, jak to fajnie wygląda i tak dalej. Pewnie będziemy je wypożyczali, ale to chyba nie stanowi jakiegoś tam problemu. Napiszcie też w komentarzu, kto z was kupił mnie DLC z maszynami do zimniorków. Bo jestem sam ciekawy, jak dużym zainteresowaniem się to DLC cieszy wśród właśnie moich widzów. No ja oczywiście kupiłem i też miałem małe problemy, bo coś było nie tak na Steamie i słuchajcie, wyskakiwał mi dosyć często komunikat, że transakcja nie może zostać zrealizowana. Tak właśnie myślałem, że mamy tu jeszcze wapno. Powinniśmy mieć taką stację, do której podjeżdżamy, no i klikamy wyładuj, na zasadzie takiej samej jak teraz kliknęliśmy wyładuj paletę, to powinny być właśnie silosy, do których jeszcze możemy dodatkowo wyładować całą resztę. Wąskie opony muszę założyć, nie, ja tutaj chyba nie mam niszczenia plonów, bo z tego co pamiętam to tak, wyłączone, to często gdzieś tam cosplaye i tak dalej potrafią ześwirować. I te plony były troszeczkę za bardzo zniszczone, dlatego to mam wyłączone po prostu, nie? Czy mam włączone automatyczną zupełnie nasion? Nie, bo tam mamy cały ten siewnik, to bez przesady. Jedziemy zobaczyć co z tym owsem. Mam nadzieję, że jeszcze się uda to ogarnąć. Wtedy będziemy obsiewali nawóz na owies. I zostawię tam pracownika pewnie, a ja sam zabiorę się za karmienie zwierzaczków, tak? Dobra, w sumie to zarąbiste jest to, że no nie muszę sprzątać przynajmniej u tych zwierząt, bo gdybym musiał jeszcze sprzątać, to by było naprawdę już mega dużo czasu samo obrządzanie. Musielibyśmy pewnie zrezygnować z co najmniej kur i z co najmniej koni. I pewnie ze świnek też, zostawilibyśmy tylko chyba krowy i owce. Albo owce byśmy też zrezygnowali, zostawili krowy i świnki. Ewentualnie. Obstawiamy, czy da się zasiać tutaj ten nawóz, czy nie. Teraz taki wiecie, testik dla was, nie? Nie podglądajcie, tylko sprawdzamy. Piszcie teraz szybko w komentarzu, czy da się zasiać, czy się nie da zasiać.
Ja obstawiam, że już się nie da, za późno. Kurde, sieje. Łąka też nie zasiana. Taka trochę. Ej, a łąkę tutaj też zaniedbałem. A jest już wczesne lato. Ja powinienem niedługo kosić łąkę. Ale tam odpierdzieliłem. No teraz też trzeba będzie tam na łąkę zawieźć ten nawóz później. No dobra, słuchajcie, no pracownik daje radę, więc no udało się, nie? Teraz tak. Tak jest, do ciebie kolego, tutaj chcę wbić, jak najbardziej. Z tego co pamiętam, to mówiłem, że słomy nie będziemy dawali krowom i świniom na wiosnę i lato i zapomniałem ostatnim razem właśnie jak oglądałem, dałem tą słomę. A nie, teraz one będą produkowały gnojowice, mimo że krowy bez słomy są o 5% mniej wydajne. Obrządzanie tych zwierząt zawsze zajmuje sporo czasu. Jest też taka modyfikacja na ModHubie, Happy Animals oczywiście. Ale wtedy nie ma fanu skarmienia tych zwierząt, nie? Wtedy po prostu to się dzieje z automatu i to jest bardzo złe rozwiązanie. Oczywiście jak najbardziej sprawdza się to w momencie, gdy chcemy coś tam przetestować i sprawdzić. Wtedy jest to mega spoko. Ale jak mamy mieć swoje gospodarstwo, no teoretycznie można by było uznać, że okej, fajnie, mamy pracownika, on tam karmi te zwierzęta, ale ten pracownik, on nie pobiera tego wszystkiego z tego, co my mamy. Tylko ten pracownik, niestety, on pobiera z kubaniec pieniądze. Nie wiem, jaki to jest przelicznik, ale on pobiera tylko pieniądze i on karmi, tak jakby, wiecie, za pieniądze te zwierzęta. I tak jakby brał wszystko ze swojej stodoły i ze swoich silosów. A my tylko płacimy po prostu za usługę i za towar. Więc to jest trochę słabe, bo powinno być rozwiązane inaczej. Powinien wykrywać, że mamy na przykład słomę, że mamy siano i stąd powinien albo zaznaczyć jakoś, nie? Ze stodoły czy skądś tam. Wiadomo, że z modyfikacji pewnie budynki, tak jak jest rozwiązane z obornikiem, o. Że mamy, okej, okay, fajnie, mamy obornik, ale pracownik pobiera nam ten obornik, żeby te zwierzęta od tych zwierząt, na przykład tam z pastwiska, nie? Albo z tego. Od świnek. Chlewą. To swoją drogą też tam pamiętam, że weszło z którąś tam z kolei modyfikacją, co prawda. Znaczy modyfikacją, aktualizacją. A nie było od początku w FS19. Co swoją drogą było dużym zaskoczeniem. Ja kiedyś właśnie sobie tak przewijałem. Pewnie wyszła jakaś aktualizacja i nawet nie zwróciłem uwagi, co tam ciekawego wyszło w tej aktualizacji. No i okazało się, że jest. Jest to, no to chyba sporo osób czekało, że jak ma duże gospodarstwo i sporo obornika, nie musi tego ładować już tak normalnie, chociaż to ładowanie nie jest takie złe. Jak sam mówiłem, zawsze zapominałem, że jest możliwość regulowania czułości tego pifola wisięgnika. I to przeszkadzało troszeczkę, nie? Takie wolne poruszanie tym wszystkim. Jak ktoś ma oczywiście Sajteka i joystick, no to bailando, nie? Typowo. Ale jak ktoś nie ma, no to można się z tym troszeczkę męczyć. Ogólnie, tak jak już nieraz wspominałem, to strasznie słabe jest na przykład sterowanie tym z poziomu kabiny. Ja na przykład z poziomu kabiny to za cholerę praktycznie nie potrafię tym sterować. Bo słabo to wygląda. Kiepska widoczność jest niestety. Czekajcie, czy my daliśmy tutaj wszystko? Daliśmy. To teraz jeszcze damy tylko kichę. Nie kichę, tylko temerek. Dobra. Mleka ile mam? 165, prawie 166 tysięcy. Więc ładnie nadoiliśmy przez okres zimowy. W sumie jesienno-zimowy, bo na jesień sprzedawałem chyba mleko, z tego co pamiętam. Trzeba będzie obczaić ceny, sprzedać wełnę pewnie też. Mleko. No i tak jak mówię, na wiosnę ruszymy z jakąś tam, znaczy na wiosnę, na żniwa ruszymy z jakąś petardą. Tak jak mówiłem, dziesiątkę jak pokusimy, to wycofamy się z dzierżawy i kupimy już tam dziesiątkę. Ewentualnie możemy sprzedać dziesiątkę, ale kupić czternastkę, tylko no, ja bym nie chciał chyba tak robić. Wolałbym zostać już właśnie przy tym tutaj, tak jak to jest teraz, nie? Że dziesiąteczkę, a czternastkę, no zobaczymy, czternastkę może się uda kupić po następnym sezonie i tyle. I myślę, że jak kupimy czternastkę, to już pod względem zakupu nowych obszarów
Na tym zaprzestaniemy, moi drodzy. Nie będziemy więcej nowych obszarów już tutaj kupowali, bo tego pola i tak jest całkiem sporo. Całej mapy nie zamierzam wykupować, bo to jest bez sensu. Tak jak mówiłem, na Erlengradzie pewnie będziemy chcieli las niedługo jakiś posadzić, bo tam będę docelowo chciał pyknąć właśnie takie 11 sezonów, tak mi się wydaje. Chociaż w takim tempie to myślę, że nawet może mniej tych sezonów wyjść. Zobaczymy. Kwestia tego, kiedy wyjdzie nowy farming, bo tak jak mówiłem, 19 będę ogrywał jak najbardziej, ale tylko do momentu, aż wyjdzie nowa odsłona. Zdaję sobie z tego sprawę, że pewnie nie wszystkie farmy jakoś uda się normalnie zakończyć. Chociaż jak dla mnie tutaj na tym Felsbrunie, to no jeśli chodzi o poziom rozwoju, to tak sami widzicie, no mi się wydaje, że przychód taki roczny z tego mojego gospodarstwa jest gdzieś tam na poziomie, oceniłbym to na poziomie 1,5 miliona, nie? Więc jakikolwiek rozwój jest jak najbardziej błahostką z roku na rok, nie? Ja się dziwię w ogóle, że tą 10 cały czas tak dzierżawię sobie. Zapomniałem chyba całkowicie o tym w pewnym momencie i jej nie wykupiłem po prostu. Zobaczcie, tyle mnie nie było i zostanie taki długi bonusowy odcinek. Już ponad 26 minut mamy, a tu jeszcze końca nie widać. Wow, bo tutaj paliwka nie mamy. AdBlue też się kończy. Swoją drogą, to wiecie co to jest AdBlue? AdBlue to jest dodatek, żeby mniej tak jakby spalin tych szkodliwych związków wydostawało się właśnie ze spalinami, o tak. Czyli to ma troszeczkę tam blokować, nie? No i z tym się wiążą DPF-y, SREF-y i tak dalej, nie? W osobówkach też już jest system AdBlue montowany, na przykład w Fordzie Mondeo macie AdBlue, możecie mieć. Znaczy w sumie jak kupicie Forda Mondeo MK4, no to tam już jest w każdym dieselku AdBlue, nie? Więc tak to wygląda, no, normy unijne. Miałem zobaczyć, jak tam u kurek wygląda. Kurki, kurki. Jęczmieniu. Dobra, ok, jęczmienia dostaną, spoczko. Owce nakarmione. Konie nakarmione. To spoczko na razie mamy. Dobra, tutaj ten jęczmień zostawimy. Niech sobie tutaj leży na spokojnie. A my przechodzimy do dalszej części, oczywiście. Jedziemy zobaczyć, co tam u naszych prosiaków. Prosioki, prosioki, co tam u was słychać? No i dobra. Czy on nie, te prosiaczki nie miały tutaj drzewa na środku? Chyba miały. No ale dobra, mniejsza o to. I wracamy tutaj pod dasz dystrybutor. Jeśli chodzi o świnie, to one naprawdę jedzą mega mało. W sumie to też fakt, nie? Że świnie po prostu one jedzą mniej od krów, tak naprawdę, jeśli patrząc, no, objętościowo bardziej, nie? Bo krowy tam siano, słomę i tak dalej, kiszonkę dostają, a świnie właśnie głównie dostają takie sypkie rzeczy, chociaż no buraki, ziemniaki też są dosyć sporej objętości, ale no tak jak mówię, one nie jedzą jakoś mega dużo. Mają trawkę, nie muszą leżeć cały czas w błotku, chociaż świnki lubią błotko. Jeszcze ta łycha pewnie i powinien być full tam, tak mi się wydaje. No, będzie full? Jeszcze nie. To jeszcze jedna łycha będzie. Jeszcze jedna łycha i będzie dopiero full. No dobra. Okazuje się, że jednak trochę mnie świnki zaskoczyły. Ja w ogóle muszę zobaczyć, ile jeszcze tutaj mam. 7800. Teraz tak. Czego my tu nie mamy? Jęczmień byśmy tu musieli wsypać. I oleiste. I pewnie nie mamy czegoś w silosach. Mamy rzepak. Więc to też trzeba by było załatwić.
Mamy pustą przyczepę, więc jęczmień i rzepak trzeba będzie tutaj wpierniczyć. Ej, właśnie ja nie wiem, czy ceny na rzepak nie mam teraz. Kuźwa, przegapiłem. Nie, będzie, na jesień. Dobra, ale mogłem też sprzedać tutaj, na początku roku. A jęczmienia nie sprzedajemy, bo jęczmień był potrzebny do ciastek. Ale fabryki, myślę, że jeśli chodzi o ciasteczka, to ta fabryka ciasteczek, ona też za długo pewnie nie postoi, no bo tak jak sami pisaliście, że no dochód z tych fabryk jest, kurde, no naprawdę, nie? No ja tam z jednego dnia, jakbym tak codziennie jeździł i tam zbierał to wszystko z tych fabryk, to no uwierzcie mi tutaj, żeby tutaj pękało jakieś 5 baniek na rok, nie? Więc byłoby tego naprawdę mega dużo. No dobra, tu już nam się kupela zrobiła, ładna taka, fajna. I teraz co ja mówiłem? Mówiłem, że musimy zrobić nową paszę dla krów, czyli przywieźć tutaj jęczmień i rzepak. Zasypiemy to sobie jak najbardziej. Łychy nie zostawiamy w górze nigdy. O, tak na zero. Gasimy. Halo, przepuść mnie, dobra. I biegniemy do ciągnika. Pada deszcz, więc muszę tak troszeczkę się pospieszyć. Pewnie przyczepicie się troszeczkę, bo teoretycznie w deszcz nie powinno się siać. Ale ja sieję. Sieję, bo temperatura dzisiaj mi sprzyja. Jak jest deszcz, to też wilgotność gleby będzie lepsza i to szybciej, ładniej wykiełkuje po prostu. Tak z 20 tysięcy tego jęczmienia zawieziemy. Kurczę, no ja nie mogę się doczekać nowego farminga. Zastanawiam się, jak to by mogło wyglądać. Co oni tam dla nas szykują? No mówię, to musi być jakaś bomba, bo inaczej no kiepsko z nimi. I ten ziomek już kończy? Ale świr. No faktycznie. No świr niesamowity jest. Tamten już skończył siać nawóz. Dobra. Dobra, fajnie. Chociaż nie za fajnie, bo tutaj ominąłeś, koleżko. Dobra, tamten pasek to już niech tam będzie. Nie będę już świrował na tym punkcie aż tak. No to ładnie tu poszedł, nie? Ten z tym siewnikiem. Mówiłem, że on tak z 30-45 minut będzie siał, a my tutaj 30 minut odcinek mamy. I tamten naprawdę grubo poszedł z tematem. Ale mnie zaskoczył. Mega pozytywnie oczywiście. Dobrze, dobrze. Takich maszyn nam potrzeba. Teraz siejemy sobie nawóz tutaj, na tą łąkę. I też się da. Czyli taki troszeczkę myk będzie z tym precyzyjnym farmingiem, że teoretycznie w momencie, gdy się nie da, to się da. No bo tak naprawdę jak trawa jest teraz już, wiecie, w fazie zbioru, to nie wiem, jak to będzie wyglądało. Czy my po prostu zbierzemy więcej, mniej, a ten nawóz zostanie? Ciężko powiedzieć, no. Mi się wydaje, że zbierzemy po prostu dużo więcej niż powinniśmy. Niestety. Ale to jest farming, tak jak już nieraz mówiłem. To jest gra i ona nigdy nie będzie w 100% urealniona do tego, co mamy w życiu realnym, więc może za jakieś 100 lat będą tak realne gry, że nie będziemy mogli odróżnić rzeczywistości od świata wirtualnego, ale mnie to już pewnie nie załapie. A wam życzę powodzenia oczywiście. Sztuczna inteligencja coraz bardziej się rozwija. To wie, no może będzie taki mechanizm, który po prostu, wiecie, zakładacie sobie jakieś okularki, albo macie jakieś tam wszczepy jak w cyberpunku i będziecie myśleli, że faktycznie to wy oracie to pole, nie?
taka wirtualna rzeczywistość typowo, która wam gdzieś tam wysyła te obrazy do bani. No kurde, o, widzę, że tutaj nie majster się nie postarał i nie może się złamać do garażu. Dawaj, chowaj siewnik, bo pada deszcz. Że ja później stąd wyjecham. Tak go mocno do tej strony postawię. Ale fajnie, bo się w ogóle zmieścił cały. To jest akurat spoczko. I teraz tak. I teraz tak. Jęczmień. Tamten nawóz. I nawóz jeszcze... Dobra, koleżko. Tyle na tej łące, to ci stygnie. Nawóz jeszcze musimy pyknąć na... naszą łąkę. Więc taki kompleksowy przegląd pól w dzisiejszym odcinku tutaj macie. Następny odcinek będzie pewnie ze żniw raczej, ewentualnie może coś innego się pojawi, ale z tego co mi się wydaje to owies, który możemy już w sumie... Nie, bo tutaj dopiero mamy wczesne lato. To mamy te tutaj obszary jeszcze do ogarnięcia, w sumie 4 dni, no około 6 dni pewnie dopiero będziemy mogli cokolwiek zbierać. Ale jakieś sianokosy, nie? Na pewno się jeszcze mogą pojawić. Więc spokojnie. Możecie mi napisać w komentarzach też, jak chcecie, jaką fabrykę wy byście chcieli zobaczyć w farmingu. Bo ja osobiście chciałbym zobaczyć fabrykę mąki ziemniaczanej na przykład. Ziemniaki wywozimy. Pewnie jest. Założę się, że jest gdzieś ta mąka ziemniaczana. Jak jest kukurydziana, to na pewno jest też ziemniaczana. Ale ja się nie natknąłem. Może poszukam. O, i właśnie z takiej odcineczek z prezentacji Grime i robimy mąkę ziemniaczaną, to by było spoko. O, tu się dopiero łąka zaczyna. Na czym to my stanęliśmy? Aha, dobra, jeszcze rzepak trzeba zawieźć. No i rzepak zawieziemy i będziemy powoli kończyć. Muszę tylko pamiętać, że tutaj na tą kukurydzę nowo zasianą będę musiał też wywieźć właśnie nawóz, żebym nie zapomniał o tym, bo będzie znowu kicha. Jak u wuja Zdzicha. I tyle. Dawać ten rzepak, kurde. Ciągle pada. Ostatnio dosyć często ten deszcz napierdziela w tym farmingu. No i tutaj też jakieś 20 tysięcy sobie pykniemy. To myślę, że i tak w zupełności wystarczy tym świnkom na długi, długi czas. 100 tysięcy litrów rzepaku po cenie średnio rynkowej, która nam tam mniej więcej wyjdzie. Możemy sobie teraz zobaczyć, tam pewnie będzie około 1700. No to mam jakieś 170 tysięcy i zagapiłem się i mam prawie całą przyczepę, ale spokojnie. Syzyfowa praca. Tam załadowałem, tu wysypię. Teraz już musi być pełne skupienie. Dobra, mamy to, okej, fajnie. I lecimy. Moi drodzy, teraz wysypać sobie jeszcze tam po prostu. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Do następnego, pozdrawiam. Hejo!